Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zbliża się już dużymi krokami weekend majowy, także będzie czas wyjazdów naszymi, moimi elektrykiem, waszymi elektrykami gdzieś bardziej, gdzieś dalej, na przykład tutaj do nas w Bieszczady. A u nas w Bieszczadach, wierzcie mi, ładowarek, no niestety, ale nie ma praktycznie w ogóle. Najbliższe to jest u mnie w Sanoku. A tak to tam się tylko musicie ładować albo gdzieś na jakichś gniazdkach, na siłach albo innych rzeczach. Także chcę wam przedstawić zestaw, który no już używam od kilku miesięcy tak naprawdę, od tamtego roku. Ale tak z filmem czekałem, bo bardzo mi się podoba ten zestaw, także nie chciałem na szybko. Słuchajcie, taki zestaw do ładowania elektryka w każdych warunkach, jakie chyba tylko możemy tak naprawdę spotkać. Także najpierw wam przedstawię, co tutaj mamy w tych pudełkach, co tu, jakie są części bazowe. Później podłączę to do prądu, pokażę wam, jakie jest menu na wyświetlaczu tego, jak to potocznie znanej ładowarki. Ładowarka oczywiście jest w elektryku, w aucie, ale to się mówi potocznie ładowarki. I później jeszcze włączę ładowanie, żeby zobaczyć, co ten wyświetlacz pokazuje, bo tu jest tylko wyświetlacz, nie ma żadnych Wi-Fi, Bluetoothów i bardzo dobrze, powiem wam, bo to ma być takie nie do zdarcia. Także zaczynamy od tematu, że pies usnął, takie to ciekawe. Nie, śmieję się, żartuję. Słuchajcie, w zestawie mamy tak, jak ja mówię, potocznie ładowarka, tak zwana cegła. Do tego jest wtyczka typ 2, standardowa, żeby wpiąć tam pod gniazdo. Ja mam akurat typ 1, ale mam przejściówkę. Pomiędzy jednym a drugim mamy 6 metrów kabla, znaczy całością jest 6 metrów kabla. Kabel tu jest, słuchajcie, nie byle jaki, bo nie dość, że jest taki konkretnie gruby, to jeszcze w środku żyły są 2 razy 6 mm, później mamy 3 razy 4 mm i 2 razy 0,75 to jest do komunikacji, słuchajcie. Także tak to wygląda, taki zestawik, o właśnie, położymy go tu z boku. To przyjechało w takim pudełku, powiem wam, super, podoba mi się to pudełko, naprawdę. I na pudełeczku mamy od razu, słuchajcie, co się z czym je. Szkoda, że po angielsku, bo to jest polska firma Green Wallbox spod Krakowa. Widzicie, tutaj jest adres tej firmy. No szkoda, że po angielsku, na polskie, może po moim filmie wypuszczą troszeczkę polskich wersji. Tutaj widać, z jakimi mamy do czynienia kablami. Wszystkie moce, jakie tutaj są, no tu są moce konkretne, powiem wam, bo mamy tutaj, słuchajcie, tak, taką ładną walizkę, super, powiem wam, ogólnie designersko, bez zarzutu, walizka taka ładna EVSE. I w walizce mamy to, co ja używam najczęściej, czyli jest najbardziej brudne i najbardziej pogryzione. No, proszę pana, przepraszam, nie wie pan, kto skonsumował ten przewód? Nie wie pan? Słucham, no chyba wie, kto sobie go ostatnio zszamał. Także no, mój pies bardzo lubi tą gumę, smakuje mu bardzo. I mamy tak, wtyczki. Tak jak mówię, oj, przepraszam, bo się zakręciłem. To wszystko służy nam, żeby naładować auto w każdych możliwych warunkach. Tutaj mamy stronę do elektryka. Tutaj mamy stronę, którą byśmy chcieli jakiś prąd sobie załatwić, prawda? No i jak mamy możliwość, gdzieś gniazdka takiego, o, czyli do 16 A ze zwykłego gniazdka wpinamy po prostu wtyk. Urządzenie od razu wie, co jest wpięte i ogranicza do tego prąd. Także mamy taki zwykłą wtyczkę 16 A. Pojadę od najniższych. Później mamy taki temat, mi się wydaje, że to są tematy kamperowe. I tutaj mamy też 16. Dobrze mówię, tak, też 16 A mamy tutaj. Kolejna, temat kamperowy, tu już jest 32 ampery i to jest najmocniejsza jednofazowa, bo tutaj no 32 ampery puścić już z jednej fazy, no to musi być kawałek
i bolca, jak widzicie, konkretnego. No i przewody muszą być też właśnie 6 mm, żeby to temat ogarnęło. Dalej mamy gniazda siłowe. Te mi się przydają, jak jadę gdzieś do znajomych, bo gdzieś, żeby się troszeczkę podładować, to żeby u nich nie męczyć gniazdek, prawda, bo to z tymi gniazdkami one różnie jest. A siła zawsze jest 2,5, także wpinam sobie taką wtyczkę, albo 16-amperową, zależy jakie oni mają, albo 32-amperową wpinam i nie ma problemu żadnego, bardzo fajnie sobie to hula. No i ważne, że no nie spalę komuś instalacji, nie przeciążę, jakbym chciał większym prądem. Ja przeważnie na 2 kW się ładuję, ale no mówię, z tymi gniazdkami różnie to jest, czasem tam jedynka jest, jakiś przewód puszczony i później jest problem. No i mamy jeszcze jeden. Jakby trzeba było gdzieś na słupek, słuchajcie, mamy też wtyk męski, czyli do słupeczka gdzieś, jak są ładowarki jakieś, sam słupki w krośnie, tak jest pod Vivo, tam nie ma w ogóle żadnego kabla. Ja mam dodatkowy kabel, ale właśnie jakby nie chciał ktoś włożyć jeszcze 5 kabli, tylko taki zestawik, to ma taką też wtyczkę i można sobie śmiało pyk do słupeczka pojechać prądami konkretnymi. Także to jest trójfazowa, z tego co ja widzę, trójfazowa wtyczka. Także taki zestaw, powiem wam, super, naprawdę. Zestawik, chyba już nie ma innej okoliczności. Chyba że, a nie, przepraszam, ja mam jeszcze stare wtyczki na 4 bolce i tej wtyczki nie ma, tylko że to już jest unifikowane bardziej. Dobra, słuchajcie, w zestawie jeszcze jest tak, wieszak na przewody jest, tutaj mam zamontowany taki, i jeszcze jest taki typ, żeby zrobić coś typu wallbox, nie? Tak jak ja tutaj mam wallboxa trójfazowego, to jest tylko wallbox trójfazowy, nie? A to jest takie combo na wszystko tak naprawdę, i wallbox jedno trójfazowy i normalnie co tylko chcecie. I tutaj mamy dodatkowo jeszcze właśnie takie mocowanie, ja sobie tutaj właśnie to użyłem, zaraz wsunę, pokażę wam, jak tutaj jest zamontowane, podłączymy do prądu i tak to wygląda, słuchajcie, zamontowane. Kabel sobie wisi elegancko na wieszaczku, oczywiście on u mnie nie może tak wisieć, tylko musi być tam na wallboxa rzucony, bo przyjdzie koleżka i strzama, niestety. Przewód w moim przypadku teraz jednofazowy, taki mi akurat pasuje, bo tutaj sobie leci do magazynu energii wszystko i sobie ładuje z off-gridu praktycznie elektryka. I tak nam wygląda, słuchajcie, wyświetlacz. Teraz tutaj nam pokazuje, co mamy nastawione. Możemy sobie zmienić do 16 A w tym przypadku, bo jest wtyczka podpięta 16 A. Jeśli bym zapiął inną wtyczkę, zmieni się oczywiście od razu zakres. Jest taka gruba szybka, powiem wam, to w ogóle to ma IP66, w ogóle wodoodporne, chyba wszystko odporne, bo i obudowa jest taka bardzo konkretna, no solidnie to jest, powiem wam, zbudowane, podoba mi się, gumy, wszystko, także elegancko, tutaj się wsuwa, można wsuwać, wysuwać, górę można też skręcić, jest druga klapka, także tu się skręca na amen, nie wysunie się nigdzie, tylko że ja z racji, że wyjeżdżam, gdzieś włożę to ze sobą, to sobie wsuwam, wysuwam. I tak, co tu my tu mamy, słuchajcie, tutaj mamy tak, ustawienia, jeszcze raz jest ustawienia amperażu, góra, dół, jaką mu tam pasuje. Dobra, teraz tak mamy, no właśnie, to jest gruba szybka i tutaj mamy, możemy ustawić czas za jaki. Po prostu tak jest, jedna pozycja tutaj jest za kiedy, a tutaj jak długo, charging time, czyli jak długo ma się ładować. Mi się te pozycje dwie po prostu mylą, czyli zwłoka, czas ładowania. Dalej mamy pach, tutaj ile już ostatnie ładowanie i całość, także czyścimy, można od nowa jak komu pasuje. Dalej mamy, słuchajcie, tutaj mamy dane, czyli musi być auto podłączone. Urządzenie posiada czujnik temperatury, jak przegrzejemy, no najlepiej, żeby do słońca nie było, bo może się wyłączyć, to jest tylko chłodzenie pasywne,
ale jak tutaj jest obudowa aluminiowa w aluminium, to pewnie jest w miarę ogarnięte. Maksymalna moc na 220, czyli na jedną fazę 32 ampery można ładować, a trójfazowo można ładować na 24 ampery. I tutaj wersja oprogramowania, słuchajcie, wyjeżdżamy, oj, wróć, nie wiem czy nie zapędziłem, tak, daily charging, to byłoby już, powiem wam, a nie, strona w dół, about home, home, czyli wracamy do strony i tu mamy tak, tutaj mamy, żeby, czy ma zachowywać te wszystkie dane, czy odrzucać, tak, zostawiamy, no i tutaj temperaturę celsjusze albo Fahrenheit. Dobra, wracamy do home, nastawiam sobie, akurat mi teraz pasuje na 6 amper, później będę ładował na 16, bo auto jest prawie naładowane. Ok, i co? Trzeba podpiąć auto i pokażę wam tutaj, co on pokazuje. Ja tam, kolego, tego nie szamamy, wiesz, tu się nie szama, bo to też jest smaczne. Tak, wpięte mam auto, przejściówka z typ 1 na typ 2, kabla jest, tak jak widzicie, no jak dla mnie niewystarczająco, bo przy wallboxie mam 10 metrów i mi wystarcza, no ale trzeba będzie chyba przekop zrobić, tutaj jak studnię ogarnę, tak ładnie ją zrobię, to tam sobie postawię wtedy tą stację ładowania i wtedy dostanie mi wszędzie. I tak, słuchajcie, tu nam pokazuje takie rzeczy, o. Czyli tutaj na górze mamy, ile już nabiło, 0,2 kWh, licznik jest, czas ładowania, dalej mamy moc w amperach, korzystam tylko z jednej fazy, jak widać na dole, korzystam z jednej fazy, 5-6 ampera leci i tutaj moc w kilowatach leci, także, o i temperatura jeszcze jest na dole, 26,4 ma urządzenie, także już jakąś tam temperaturę złapało, oj, ostrość, i 1,3 kW nam leci i tak to sobie leci, jak się naładuje, pokazuje, że jest naładowane. Także słuchajcie, mi się ten zestaw bardzo podoba, na każdą okazję, no powiem wam szczerze, Pocketbox, takiego Pocketboxa szczerze mogę polecić, bo macie jedno do wszystkiego, do wszystkich typ, no typ jeden brakuje, tylko tych typów jeden już jest coraz mniej, przejściówki już się nikt w to nie bawi, nie ma nigdzie na stacjach ładowania, nigdzie, także trzeba się rotować przejściówkami, a tak to no poratujecie się stroną AC oczywiście w każdej praktycznie sytuacji. Co mogę więcej powiedzieć? Pokazałem wam, jak to działa, pokazałem wam, co jest, co wchodzi w skład w opisie filmu, ale ładnie słonko świeci, super. A pojutrze ma znowu lać cały tydzień. Masakra, normalnie to majówka, to chyba będzie, chyba się nie uda, ale może, trzymam kciuki. W opisie filmu będą bardzo dokładne informacje, co, gdzie, jak, ogólnie jeszcze opis urządzenia, gdzie można takie urządzenie zakupić i w ogóle wszelkie informacje, które będą wam potrzebne. Także jak ktoś potrzebuje taki zestaw, ja szczerze polecam naprawdę, bo podoba mi się. Rzadko kiedy co polecam, pokazuję, testuję, ale nie mówię, ale tutaj mi się podoba zestaw, bo jest i konkretnie zrobiony i no i wygląda to też. To mi się podoba, no jest wszystko. Także ja was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło. Testy magazynów tam za mną lecą, kolejne testy baterii, także dzieje się i będzie się działo. Szczęścia, zdrowia, cześć!